Co się działo z Tomkiem Grzymskim? O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Tomek Grzymski to autor dużego kanału fitnessowego. Rozmawiałem z nim na YouTubie, mamy rozmowę na moim kanale jakieś 2 lata temu bodajże. Czas pędzi. Ja nie miałem z nim kontaktu od tej pory, widziałem tylko, że przestał trochę wrzucać filmy i natknąłem się na nowy film na jego kanale, w którym właśnie mówi, co się z nim działo. I okazuje się, że bardzo dużo przeżył przez ten ostatni czas. I to, co się stało u niego, to też poczucie ogromnej pustki. To jest to, co zaczął odczuwać. I jego doświadczenia wydają mi się w dużej mierze zbliżone do moich i do pewnie doświadczeń wielu. I dlatego postanowiłem trochę poszerzyć ten kontekst i dać znać, jak być może się to może odnieść do ciebie też. To, o czym mówił Tomek. Bo mówi o bardzo ważnych rzeczach. Wiesz, brałem właśnie prysznic, myślę o Tomku Grzymskim. Nie w tym sensie, o którym myślicie. Myślę o tym filmie, który zrobił, o tych tematach. Nie, o niczym innym. No i właśnie Tomek w tym filmie swoim, co się z nim działo przez ten ostatni czas, mówi między innymi o swojej historii. O tym, jak w liceum dotrył alkohol, mocno pił, było ryzyko, że będzie alkoholikiem. Skrajnie w jedną stronę. Potem dotrzymał rozwój osobisty, maksymalnie poszedł w drugą stronę, w stronę rozwoju, w stronę sukcesu, w stronę budowania kanału. Gdy chodziło o sylwetkę, poszedł również maksymalnie w stronę sylwetki. I pamiętam, z nim rozmawiałem na kanale, to samo było właśnie ze stroną biznesową. Spędzał całe dnie na budowie biznesu, ogromną ilość pracy w to włożył. I od razu taką relację poczułem z tym typem osobowości, który też odczuwam u siebie, tym skrajnym typem osobowości, który rzuca się na wszystko tak maksymalnie, że nie ma umiaru. Tak samo ja w moim życiu, podobnie jak Tomek Grzymski, gdy na przykład odkryłem granie, grałem na maksa, totalnie się zanurzałem, spędzałem na tym cały dzień. Gdy właśnie chodziło o alkohol, chodziłem na imprezy, chlałem do spodu. Gdy chodzi o inne rzeczy, robiłem to z spodu. Gdy potem właśnie rozwój osobisty wszedł w grę, książki, wiesz, czytanie, rozwijanie się, to samo, do spodu, maksymalnie wszystko na ten jeden temat. I to jest taki typ osobowości, który właśnie przez to, jak działa, wydaje mi się, w dużej mierze szybko dość dochodzi do podobnych wniosków. Jak doszedł Tomek Grzymski, jak też w dużej mierze się z nim zgadzam, bo to podobne wnioski, do których doszedłem i ja w tym, co robię. Mianowicie Tomek mówił, że odczuwał ogromną pustkę, odczuwał się, że nie jest dość dobry, gdy wszedł w ten tryb alkoholowy. Rozwój osobisty miał tą pustkę zapełnić, ale co zrobił? Sprawił, że poczuł się lepiej, rozwinął się, ustawił swoje życie, ustawił się finansowo, ustawił się, jeśli chodzi o zdrowie, sylwetkę. I to wszystko, ale wciąż ta pustka została i w pewnym momencie już nie mógł dłużej być w tym świecie i robić te rzeczy z tego świata. Tak ta pustka go pożerała. I to, co zrobił, to poszedł na rocznym pobycie w takim buddyjskim ośrodku Zen, gdzie skupił się na sobie, na swoim wnętrzu. I o ile ta droga może zawsze wyglądać różnie u nas, jeśli chodzi o konkretne rzeczy, o tyle tak archetypowo ten schemat jest bardzo podobny. I u mnie też to podobnie wyglądało. Nie znalazłem pełni w imprezowaniu, nie znalazłem pełni w graniu i nie znalazłem też pełni w rozwoju osobistym. Nie tyle, że mnie te rzeczy zawiodły, tyle, że szukanie na zewnątrz właśnie pełni nie zaspokoi cię i nie doprowadzi cię tam, gdzie chcesz. Tylko, że bez tej podróży nie dojdziesz do tego przeświadczenia. I dlatego mój wniosek w pewnym momencie wiąże się z tym, że jestem w tym świecie i można powiedzieć, że z nim partycypuję, ale nie jestem z tego świata. Wiem, że ten świat mnie nie definiuje i co najważniejsze, wiem, że to, co robię na zewnątrz, nie da mi pełni. To nie sprawi, że będę nagle odczuwał, że wszystko jest w porządku. To jest uczucie, które musisz znaleźć wewnątrz. I dla mnie to uczucie przychodzi w dużej mierze z praktyk kontemplacyjnych i
w ogromnej mierze przychodzi ze zgłębiania właśnie tematów bardziej filozoficznych, duchowych i też religijnych. Ostatnio najważniejszym tekstem z Nowym Testamentem i z reinterpretacją słów Jezusa psychologiczną i nie tylko, jeśli chodzi o Lectio Divina. Także te wszystkie rzeczy pomagają, moim zdaniem, właśnie odkrywać siebie, odkrywać tą pełnię, ale nie tą zewnętrzną, nie tą związaną z tym światem materialnym, nie tą, która nie przynosi satysfakcji i nie daje tego ostatecznego szczęścia, może to mocne słowo, ale nie daje tego, czego tam szukamy. Nie daje tej pełni, której tam szukamy. I to, że zacząłem odkrywać też stoików starożytnych myśli i też myśli wielkich pisarzy związanych z naturą ludzką, to też pomaga wrzucić to w perspektywę, bo wiesz, że nie ty jeden musisz przez to przechodzić, tylko widzisz tok myślenia innych wielkich ludzi, którzy doszli do podobnych wniosków już dawno, dawno temu. A natura ludzka, wbrew pozorom, niewiele się zmienia. I jeśli chodzi o to poczucie pełni, o to poczucie, że jesteśmy dość dobrzy, żeby partycypować w tym świecie, to wszystko wydaje się przychodzić do nas nie tyle z wiekiem i z doświadczeniami, ile z pewną taką mądrością życiową. I taki typ osobowości, jak właśnie Tomek, i ja też się do niego zaliczam, który chodzi po bandzie, który skrajnie wrzuca się w ten wir życia i w tych doświadczeń, często też właśnie nie do końca optymalnych z takiego patrzenia, wiesz, z zewnątrz, jakby ktoś patrzył na to życie, to by pomyślał, że to nie jest optymalnie prowadzone życie. Ale to życie, w którym pozwalasz w pewnym sensie temu zewowi życia, jeśli go tak mogę nazwać, wziąć cię, pokazać ci pewne doświadczenia i wyciągnąć z nich na koniec, może być tym, co należy zrobić, żeby tą mądrość posiąść. I Tomek mówi tam o tym, jak genetyczna wada serca też go czegoś nauczyła, że nagle okazało się, że sylwetka, że te sprawy materialne nie ma to za dużego znaczenia w kontekście tego, że zaraz mnie tu może nie być. I to jest takie też przeświadczenie, do którego dochodzimy w pewnym momencie. I mimo, że gramy w tę grę życia, gramy w tą grę 3D, materialną, fizyczną, w której jesteśmy, bo musimy w nią grać, jesteśmy w nią po to. Nawet też w dużej mierze Jung też odmówił, że pierwsza część życia powinna być skupiona właśnie na graniu w grę życia, na osiągnięciu tego, co trzeba w życiu osiągnąć, zbudowaniu swojej pozycji, pokazaniu w pewnym sensie, że potrafimy w to grać. A druga część życia często polega na odkrywaniu i już inaczej przygotowywaniu się na opuszczenie tego życia poniekąd, na skupienie się na odkrywaniu rzeczy bardziej związanych z naszą duszą, z naszą pełnią, z też w pewnym odsuwaniem się od tego świata do własnego wnętrza. I dla mnie, jako kogoś introwertycznego dość mocno, tebie przychodzi to łatwo i naturalnie. Trudniej mi przychodzi wręcz granie w tą grę życia, ale wiem, że granie w grę życia jest drugorzędne. Granie w tą materialną grę życia jest drugorzędne, chociaż również ważne i nie muszę się z tym tak identyfikować i wiem, że to nie sprawi, że będę pełny, ale granie w tą grę życia dopełnia to poszukiwanie pełni i dopełnia odkrywanie tak naprawdę siebie, ludzkiej natury religijnej, natury duchowej, natury człowieka, pewnej partycypacji ze światem, z tym, co mamy we wnętrzu, jeśli chodzi o siły psychiczne, które kierują ludzką naturą, nami, tym, kim jesteśmy. I ten film właśnie Tomka Grzymskiego mocno dał mi do myślenia i był taki naprawdę wyjątkowy film, bardzo szczery, bardzo trudny dla twórcy i dający do myślenia, myślę, że odpowiednim ludziom, bo wiesz, ten film nie będzie dla wszystkich. Wielu ludzi powie, przecież jakbym miał tyle co Tomek, jakbym tak wyglądał jak Tomek, to bym był już w siódmym niebie, byłbym na krańcu tęczy. I być może by tak było dla pewnych typów osobowości, dla pewnej ludzi o pewnej mentalności, lecz dla ludzi
którzy mają taką bardziej mentalność, która pozwala im też sięgnąć poza to lub inaczej, która nie tyle, że nie jest zadowolona z rzeczy materialnych, ale te rzeczy materialne jakby zaczyna widzieć przez nie, że nie o to chodzi w życiu, to jest ten typ osoby, do której taki film może trafić, bo może się okazać, że będziesz biegał za czymś większość swojego życia i okaże się, że dobiegając tam nagle to, za czym tak biegłeś, nie jest wcale tego warte, że piękno było w tym biegu, a nie na mecie. I to jest to, co zrozumiałem dość wcześnie, na szczęście, i to jest coś, co sprawia, że te rzeczy, do których dążę, są ważne, ale nie są czymś, co wiem, że jak tam dotrę, to będę nie wiadomo jak szczęśliwy, nie wiadomo jak pełny. Pełny jestem teraz i ta droga to jest to, co jest piękne. Wręcz obawiam się, że jak dojdę tam, gdzie chcę dojść, w świecie materialnym, to stracę poczucie tej pięknej drogi. Bo ta piękna droga, to dążenie, w pewnym momencie też trud, który napotykamy, to jest coś, czym też musimy się nauczyć pływać i znajdywać w tym wręcz przyjemność. Nie wiem, czy słyszycie, co chwilę mi tak głos przerywa właśnie. Bardzo mnie bolą plecy, bardzo mnie boli pod łopatką, bo spędziłem noc w łóżku dzieci i właśnie teraz, gdy tak sobie co chwilę się ruszę, czy właśnie jak za dużo mówię, czy za krzywo siedzę, zaczyna mnie to boleć i wtedy myślę o tym, jak David R. Hawkins w swoim uwalnianiu mówi, że każdy ten ból, każdy trud, gdy go odczujemy, możemy mówić mu, dawaj więcej bólu i po prostu go doświadczyć. I nie ma takiej rzeczy, której gdy pozwolimy sobie ją doświadczyć, to nie minie lub nie będzie łatwiejsza do zniesienia. I podobnie jest właśnie z sytuacjami trudnymi w naszym życiu, ze zwiększaniem tego kąta emocjonalnego, z tym trudem, który świadomie przyjmujemy, z którym wręcz gramy w grę, i ten trud sprawia, że jesteśmy mocniejsi, więksi, emocjonalnie silniejsi, ale nigdy to pokonywanie tego w nieskończoność nie sprawi, że będziemy pełni. To jest ważne miejsce, żeby pogodzić się z tym, że w tym momencie jest wszystko ok, że w tym momencie jesteś tym, kim powinieneś w tym momencie być. I z tego miejsca możesz zacząć grać w grę, partycypować ze światem i tak jakby próbować wejść na ścieżkę w tym materialnym świecie, na którą chcesz wejść. I nie ma to zbyt, nie jest to aż tak ważne, że gdy coś się nie uda, to cały świat się zwali, bo zawsze znajdziesz drogę. Tym bardziej, gdy masz więcej tego kąta emocjonalnego, gdy już wiele przeszedłeś trudnych sytuacji, wiele zmian miałeś w swoim życiu, tym bardziej wtedy takie bezpieczeństwo gdzieś z tyłu głowy zawsze będzie. Zawsze jesteś dość dobry, zawsze dasz radę i co najważniejsze, teraz jest ok. Teraz to jest ten moment, w którym jest wszystko świetnie. Teraz jest ten moment, w którym daje ogromną satysfakcję. Nie będę tu dawał żadnych ogólnych rad, ale jak dla mnie rodzina, dzieci to jest też taki moment w życiu, gdzie te problemy egzystencjalne w dużej mierze znikają albo inaczej zmniejszają się bardzo. Bo gdy widzisz dwójkę dzieci radosnych, bawiących się, cieszących się życiem, płaczących, chorych, zdrowych, chodzących do przedszkola, nie chodzących, to tak jakby to całe napięcie, ten sens i to całe granie w grę życia nabiera więcej kolorów. Czy to jest dobra rada dla wszystkich, zakładanie rodziny? Nie wiem, ale moim zdaniem to jest jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń, które można mieć i które sprawia, że w pewnym sensie ta pustka, czy to twoja niedoskonałość, staje się tylko takim czymś, co wystarcza. Wiesz, że to, jaki jesteś, wystarcza, żebyś mógł tą rodzinę prowadzić w dobrą stronę, żebyś mógł dać dobry wzór, żebyś mógł stworzyć nowych, pięknych ludzi z tych dzieci. I to daje mi niesamowitą satysfakcję, siłę i moc.
nawet mimo, że spałem w ich łóżku i właśnie przez to co chwilę nie mogę mówić, nie mogę iść siedzieć i taki ból już od 3 dni odczuwam, że nie wiem co to jest. Zobaczymy, kiedy przejdzie, jak sobie z tym poradzić. Na razie stosuję metody Hawkinsa. Zobaczymy. Dziękuję bardzo za oglądanie Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.